507-964-253-507-964-253. Za każdym razem przerywam tak panu przysłowiowemu, panu Milkowi. I to jeszcze w takiej sytuacji, kiedy pan jedzie na tych Niemców czołgiem, a ja przerywam, to ja się boję, że oni ze mnie zrobią, to jest ten terror tych mediów społecznościowych, że oni zrobią ze mnie tę opcję niemiecką i będą mi pokazywali razem z tym Film Deutschland w wiadomościach po prostu. Panie Mirku, ja pana bardzo przepraszam, no ale tutaj wymogi takiego show na żywo są czasami nieubłagane, to nie każdy tak sobie może pozwolić. No, jak to wiadomo, są równi i równiejsi, żeby przedłużać ponad miarę. Skoro już poruszyłem ten temat równych i równiejszych i będziemy rozmawiali o podwyżce dla reżyserki, to znaczy na razie dla no, posłów, senatorów i tak dalej, to proszę państwa, chciałem powiedzieć, że na stronie internetowej Superekspresu opublikowano dzisiaj wyniki takiego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Polster, w którym zapytano ankietowanych o kwestię tych podwyżek dla posłów. Posłowie będą zarabiać, to mi się jakoś niewyraźnie wydrukowało, o 6,3 tysiąca złotych więcej niż dotychczas, czyli 6300. Aż 66% pytanych było na zdecydowane nie. Pan doktor Mirosław Oczkoś jest taki ekspert, to jest taki ekspert, który bardzo często gości w TVN24. On tam zawsze krytykował PiS, rząd, prezydenta i tak dalej. To tak wspominam o tym, żeby państwo no, mieli świadomość tego, jak bardzo niezależny to jest ekspert, na którego się powołuje ten Superekspres. No więc pan doktor Mirosław Oczkoś powiedział w rozmowie z Superekspresem, że posłowie od wielu lat są nisko oceniani przez społeczeństwo. To prawda. Większość obywateli uważa, że są nierobami, że tylko się kłócą i nie pracują. Chodzi o negatywny PR, na który zapracowały kolejne sejmy, a ten jest kolejny, znów tę rangę obniżył. Badanie większości, 63%, opowiedzieli się również przeciwko podwyżce wynagrodzeń dla wiceministrów, którzy będą zarabiali o około 6 tysięcy złotych więcej. W sumie to jest 16 tysięcy złotych miesięcznie plus dodatki. Zdecydowanie na tak było jedynie 5% badanych. Klub Koalicji Obywatelskiej złoży projekt ustawy anulujący rozporządzenie prezydenta w sprawie podwyżek uposażeń dla parlamentarzystów. Tak dzisiaj poinformował rzecznik Platformy Jan Grabiec. Decyzja zapadła podczas posiedzenia kolegium klubu. Projekt ustawy Koalicji Obywatelskiej przewiduje uchylenie rozporządzenia wydanego przez prezydenta. Projekt ma zablokować możliwość przyznawania podwyżek politykom do końca obecnej kadencji parlamentu. Za przyjęte rozporządzenie prezydenta podpisane przez premiera odpowiedzialność ponosi formacja rządząca w Polsce. Nie mamy z tym nic wspólnego i nie chcemy z tym mieć nic wspólnego, dlatego składamy projekt ustawy, który doprowadzi do wycofania podwyżek przyznanych przez prezydenta Andrzeja Dudę. Tak mówił rzecznik Platformy Grabiec. Sprawę skomentował też na Twitterze Donald Tusk. Dziękuję władzom klubu Koalicja Obywatelska za jednomyślną decyzję w sprawie ustawy blokującej podwyżki dla polityków. Składamy projekt ustawy o zamrożeniu płac dla polityków, który cofnie podwyżki przyznane politykom przez premiera i prezydenta. Podwyżki w tym czasie, kiedy szaleje drożyzna, kiedy wiele grup zawodowych czeka na podwyżki, kiedy rząd podnosi podatki, są nieakceptowalne. Tak to skomentowała pani posłanka Platformy Monika Wielichowska. Pan prezydent w piątek poinformował podczas wywiadu, że podpisał rozporządzenie gwarantujące podwyżki dla polityków. Dodał, że pensje parlamentarzystów nie były urealniane od wielu, wielu lat. W 1995 roku pensja premiera Rzeczypospolitej to było 9 średnich krajowych, dziś są to 3 średnie krajowe, czyli wszystkie pensje wzrosły, a te pensje stoją ponad 20 lat. Więc to jest tak naprawdę urealnienie tych pensji do współczesnych warunków. Powiedziałem premierowi Morawieckiemu, że wezmę odpowiedzialność za urealnienie wynagrodzeń, powiedział prezydent Duda. Dzisiaj wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, który był gościem w Polskim Radiu 24, pytany o to rozporządzenie prezydenta, odpowiedział, że docelowo trzeba te sprawy uregulować systemowo. Złożymy prawdopodobnie w tym tygodniu projekt ustawy, która również daje możliwość podniesienia, ostatecznie to będzie należało do Rady Miasta, podniesienia wynagrodzeń wójtom, burmistrzom. Chcemy też wprowadzić zapis, że wynagrodzenia polityków będą zależne od wynagrodzeń Polaków.
Jeżeli wynagrodzenia Polaków będą rosły, to wtedy waloryzowane będą też wynagrodzenia polityków. Jeżeli chcemy mieć wyższą jakość klasy politycznej, to trudno podchodzić do tego w ten sposób, że polityk to tak naprawdę powinien do tego wszystkiego jeszcze dopłacać. W tej chwili jest rekordowa liczba posłów niezawodowych, którzy działalnością parlamentarną zajmują się tak z doskoku, przez to poświęcają na nią mniej uwagi. Przyznał wicerzecznik PiS-u pan Radosław Fogiel, że posłowie opozycji w kuluarach Sejmu pytali, kiedy będą podwyżki, a potem niejednokrotnie oficjalnie wyrażali oburzenie. Ale nie chciał wymienić nazwisk. Klasa polityczna powinna tę hipokryzję okiełznać. Ja jestem za bardzo prostym rozwiązaniem. Niech po prostu ci z Platformy zrezygnują z tych pieniędzy. Niech oni je przekażą na jakiś zbożny cel i tyle, niech powiedzą, że my się tak brzydzimy tym PiS-em i tymi podwyżkami, że my nie będziemy brać tych pieniędzy. Cześć i kropka. I to by wszystko rozwiązało. Natomiast jak te podwyżki mają być tak zorganizowane, że wszystkim, no to ja jestem za tym i tu stawiam pierwszą kolejkę, żeby taka reżyserka też dostała, bo przecież jej się należy. Pan Marek z Warszawy. Kłaniam się, panie Marku. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. No to cała burza to jest burza w szklance wody na naszym podwórku. Na naszym podwórku i to właściwie to nie, co tu dużo gadać, jak właściwie nie ma o czym mówić. Mnie strasznie zabolały niektóre takie sformułowania, nie chodzi o powstanie warszawskie. Mnie zabolały takie sformułowania nawet w jednej chyba do rzeczy było i w do rzeczy i chyba nawet w sieci. Jeden z takich bardziej znanych mi historyków i dość popularny wypowiedział się na ten temat, jak to straszny błąd popełniło dowództwo i w ogóle żołnierze, bohaterowie. Taka czysta propaganda przeniesiona żywcem z lat słusznie minionych była. Proszę Państwa, ja się urodziłem w pierwszej połowie ubiegłego wieku. Ja nie zaznałem powstania, niestety. Ale moi rodzice, moi krewni, wszyscy te okupacje i powstanie przeżyły. Jeszcze zaraz po wojnie to nie podejmowano, rzadko podejmowano te tematy, bo były za świeże. Ale jak ja byłem już, że tak powiem, na etapie rozumnym, to ja godzinami wysłuchiwałem, gdzie kto był, kto, gdzie, jakie miejsce, w którym miejscu, gdzie, co, kogo zabili, kogo zastrzelili, ile wymordowali w Warszawie. Wszystko takie rzeczy widziałem. Potem po jakimś czasie zacząłem już drążyć temat głębiej i wniosek był jeden. Jeden wniosek, że gdyby nie to powstanie, gdyby ta Warszawa została, no ona nie została oddana, ona by została pewnie podczas boju o Warszawę. Niemcy sobie by urządzali tak jak Rosjanie po powstaniu styczniowym, jakieś burzyliby domy, żeby nie przeszkadzały w ostrzale. Rusy by to bombardowali wszystkimi możliwymi sposobami, żebyśmy mieli pewnie drugie Drezno. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Ci wszyscy chłopcy by skończyli po wojnie gorzej niż źle. Oni by zginęli pomordowani przez SMIERSZE, NKWD i UB. I potrzeba by było nam dzisiaj 20 albo 30 profesorów Stagrzyków z całym oprogramowaniem i z olbrzymią armią wolontariuszy, żeby szukać grobów tych ludzi. Po lasach, pod ulicami, pod budynkami państwowymi, na podwórkach obiektów państwowych, byśmy ich wszystkich musieli odgrzebywać i identyfikować szkielety, tak jak robi to teraz profesor Szwagrzyk. Tak by się to wszystko skończyło. Dowód jest bardzo prosty. Wystarczy tylko taki prosty przykład. Jeden z dowódców, zresztą dowódców dwóch jednostek konspiracyjnych, został pod dwoma pseudonimami występujący, także zakonspirowany był dobrze. Kiedy Rosjanie zajęli wreszcie Warszawę, łącznie z Pruszkowem, został ujęty w ciągu kilku dni po tak zwanym wyzwoleniu przez SMIERSZE i wywieziony na Sybir. Skąd wiedzieli? Kto to wiedział? Skąd, kto znał jego dokładny adres? Gdzie on przebywał? Skąd znali jego konspiracyjne pseudonimy? Takie przykłady są.
A to, co by się, gdyby tego powstania nie było, oni by wyłuskali wszystkich tych dzielnych ludzi, którzy wiadomo, jakie mieli dusze, jakie mieli poglądy na kraj. Oni by ich wszystkich wyłuskali, byśmy szukali tych szkieletów po całej Polsce być może, a na pewno po całej Warszawie. I to miałbym na tyle. I jeszcze jedna taka gorąca prośba. Żeby w normalnej, niezależnej telewizji nie używać skrótu nazizm. W tej chwili mogę się założyć, o nie wiem co, że nie jeden młody człowiek nie wie w ogóle, co to znaczy nazizm. Należy używać pełnej nazwy, wyraźnie, że to był narodowy socjalizm. I jeden totalitaryzm powstał w Niemczech, to był narodowy socjalizm, drugi powstał w Sowietach, to był internacjonalistyczny socjalizm. I należy, i obydwa doprowadziły do ludobójstwa. Wszystkie państwa, które skończyły tam, gdzie zwyciężył ten socjalizm, obojętnie jakby się nie nazywał, zawsze doprowadzały do totalitarnych rządów. I tutaj ja one nawet może niekoniecznie darzę sympatią, niekoniecznie ich tam mogę lubić, prawda, za niektóre rzeczy, ale to, że oni tą flagę tęczową jako symbol zbliżającego się totalitaryzmu umieścili, to ja nie mam akurat w tym przypadku nic naprzeciwko. Lewactwo nam po prostu zagraża, zagraża całej Europie. I doprowadzają do tego oczywiście kto? Najsilniejsi Niemcy. Ostatnio, jak byłem pod Trybunałem Konstytucyjnym, ja tylko od dwóch osób zauważyłem takie niewielkie tabliczki z tym o tej niemieckiej propagandzie i o niemieckich zakusach na całą Europę. Oni to już w tej chwili robią, to nie są zakusy, to nie jest zagrożenie. To już jest tak zwany Langsamkrieg, czyli powolna wojna. Hitlerowi się nie udało zwasalizować Hiszpanii, Portugalii, Szwecji, a im się udało. I to na tyle. Serdecznie panu dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję bardzo tym, którzy jeszcze chcieliby mnie słuchać. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Ja pięknie dziękuję, panie Marku. Powiem panu tak, wie pan co, pan ma wady dla mnie. To nie jest tak, żeby nie było za słodko. To nie jest tak, że ja tych wad nie dostrzegam. Pan na przykład nie zdobył medalu na olimpiadzie. Pan wie, jak one są nam potrzebne, te medale. Ale poza tym, po tym, co pan powiedział, to ja panu powiem, że ja bardzo pana lubię. To i nie mam w tym żadnego interesu. I bardzo się z panem zgadzam. A w nawiązaniu do tych słów pana Marka, to myślę, że to jest ten moment, żeby wspomnieć o bardzo ważnym kazaniu arcybiskupa Jędraszewskiego. Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski wygłosił kazanie podczas mszy odprawionej w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Nabożeństwo w intencji poległych i ojczyzny odbyło się w Bazylice Mariackiej. No i powiedział arcybiskup między innymi tak. Patrzymy z zatroskaniem na to, co się dzieje wokół naszej ojczyzny, na imperialne zapędy jednego sąsiada i neopogańską wizję drugiego, przychodzącą z zachodu. Nowe, europejskie, narzucane Polsce i Polakom próby budowania człowieka nie według Boga, próby zniewalania nas. I stąd konieczność zmagania, ogromnego wysiłku moralnego, aby wiedzieć, dlaczego warto umrzeć, dlaczego warto żyć, poświęcać się, gdzie widzieć sens swojego życia, wartość największych poświęceń. Mówiąc o testamencie rodaków, którzy ginęli za wolną ojczyznę, arcybiskup Jędraszewski nawiązał do dramatu Stanisława Wyspiańskiego Wesele. W utworze poeta pokazuje sytuację duchową narodu i to, czy im się chce walczyć o wspólną Polskę, przywołując zaś poemat Karola Wojtyły, myśląc ojczyzna, zwrócił uwagę, że wolność nie jest dana na zawsze i trzeba ją stale zdobywać. Jak podkreślił, chrześcijanin musi sobie zadawać pytanie, za co gotowy jest umrzeć. Przypomniał hasło Bóg, honor, ojczyzna. Patrząc na historię 63 dni najbardziej przejmującego heroizmu polskiego ostatnich dziesięcioleci, nie sposób nie cofnąć się do wydarzeń, które doprowadziły do warszawskiego powstania. W ocenie arcybiskupa Jędraszewskiego wracają dzisiaj wątki propagandy sowieckiej, stalinowskiej, oskarżającej dowództwo AK o świadome zniszczenie stolicy i zgodę na wymordowanie jej mieszkańców. To źródło nieszczęść ówczesnych, zdradziecki sojusz dwóch systemów totalitarnych, ateistycznego, komunistycznego, sowieckiego z jednej strony i neopogańskiego, równie antychrześcijańskiego, nazistowskiego, hitlerowsko-niemieckiego z drugiej strony, powiedział hierarcha, podkreślając, że wraz z agresją militarną szła
wspaniale, konsekwentnie zaplanowana wizja człowieka bez Boga. Obydwaj zaborcy zdawali sobie sprawę, że uda się im zniewolić Polaków, sprowadzić do rangi niewolników, wtedy kiedy wydrze się z ich serc fundament wolności, czyli Pana Boga. O walczących z okupantem arcybiskup powiedział: ruch oporu, jakiego nie było w całej Europie. Zauważył też, że Polacy wbrew słowom Stanisława Wyspiańskiego pokazali, że chciało im się chcieć być wolnymi. Uważali, że bez wolności nie będą nigdy sobą. Kiedy arcybiskup czytał wiersz Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego „Warszawskie dzieci”, a także utwory Krystyny Krachelskiej „Hej chłopcy, bagnet na broń”, wierni w Bazylice Mariackiej bili brawo. To są ważne słowa dla każdego Polaka. Oczywiście, że ci, którzy wyznają, że polskość to nienormalność, nigdy ich nie zrozumieją i dlatego oni w 77. rocznicę, bez wskazywania palcem mówię, tak? W 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego mówią tak, jak to powiedział ten Führer Deutschland. Dobrze, proszę Państwa. A przepraszam bardzo, to ja za chwilę powiem o tym ważnym telefonie do TVP. Pan Marek z Turku. Słucham się, panie Marku. Turku, kończ ten mecz. Halo. Tak. Halo. Dobry wieczór. Słucham pana, panie Marku. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór dla całej redakcji. Panie redaktorze, ja bym chciał się odnieść, jeśli można. Można, proszę się odnosić. Tak. Słychać pana. Można, proszę się odnosić. Dziękuję. Do słów, do wypowiedzi pana profesora Legutki, no trudno się nie zgodzić z panem profesorem. Wszystko to, co powiedział, jest prawdą. Tylko mi brakuje, że tak powiem, takiej i co dalej. Chodzi mi o to, że to jest zdefiniowane, że sytuacja jest taka, nie inna, ale co dalej robić z tym? Widzi pan, panie redaktorze, my mamy wzrost gospodarczy. Nie podlega dyskusji. Mamy wzrost ekonomiczny. To też nie podlega dyskusji. Zresztą to jedno z drugim idzie. Polakom żyje się trochę lepiej pomimo pandemii. Dowcip polega na tym, że z tym nie idzie równolegle taka druga ścieżka, druga droga. Mówię tutaj o edukacji, kulturze, oświacie, wychowanie, patriotyzmie. To się rozeszło Prawu i Sprawiedliwości trochę. To jest moje zdanie. Nikt się nie musi z tym zgodzić. I tą przestrzeń taką właśnie, o której wspominał też pan profesor, dla mnie, w moim odczuciu, zagospodarowali to ci wszyscy, którzy wręcz nie znoszą naszego kraju, naszej ojczyzny. Mówię o tych Targowiczanach, etc., etc. Nie idzie to równolegle, według mnie. Jak zobaczymy, jaki postęp, progresję zrobili tej agresji od 2015 roku do dnia dzisiejszego, oni już dochodzą do tego, że przeradzają to w rękoczyny wręcz. No, jeśli się tego nie bo definicja jest, tylko działania mi brakuje, bo zdefiniować to możemy, tylko co dalej z tym zrobić? Ja jestem prostym robotnikiem, byłem prostym robotnikiem, więc nie będę nikogo pouczał. No, ale takie to jest moje zdanie. Niekoniecznie. No dobrze, panie Marku, pan jest z Turku, ale panu Krakowem odpowiem. Nie od razu Kraków zbudowano, no spokojnie. Dobrze, że to jest zdefiniowane, ma pan rację. Ale, no właśnie, po tym zdefiniowanym powinna nastąpić ta najważniejsza część, czyli działanie. Bardzo uprzejmie dziękuję. Chciałem na koniec jeszcze Państwu powiedzieć o jednej bardzo, bardzo ważnej, szalenie istotnej sprawie. Mówiąc dużym skrótem,
Piasek, Andrzej Piaseczny, no kojarzą Państwo wokalistę na pewno. W wywiadzie dla dużego formatu powiedział, że zdradził, że jak on ustalił, tak, jego zwolnili z tego formatu w TVP. Jak to się nazywa? Mam talent? Czy nie, nie, co to jest? No tam gdzie... Nie, to jest The Voice of Poland. O, The Voice of Poland. Że go zwolnili z tego formatu, dlatego że tam zadzwonił do TVP prezes Kaczyński. No tak powiedział Piasek dla dużego formatu, czyli dla Gazety Wyborczej w poważnym bardzo wywiadzie. Ja się tym potwornie przejąłem, muszę Państwu powiedzieć. Ja sprawdziłem. To było długie, wnikliwe dziennikarskie śledztwo. I to nie Kaczyński dzwonił. To telefonował Orban, tylko że on mówił po węgiersku. I tam go nie zrozumieli, bo no jak śpiewał Rosiewicz, bardzo fajna jest Węgierka, ale nie pogadasz. Orban dzwonił, żeby dać temu Piaskowi w ogóle nagrodę i żeby on czytał wiadomości zamiast Cholecki. Cholecka tak się tym przejęła, że aż poszła na urlop, dlatego jej tak długo nie było. No ale to jest takie nieporozumienie, że mi się wydaje, że to się do jutra wyjaśni, że to nie Kaczyński dzwonił. Bardzo uprzejmie dziękuję Państwu The Voice Senior. No tak, nie, przepraszam bardzo, ja tego nie oglądam w sport, tylko oglądam publicystykę i ten. Dobra, bardzo uprzejmie Państwu dziękuję. No i takie wywiady jak ten, który był przed moim programem, to oglądam w telewizji też. A, to już mówiłem, że publicystykę, tak. Bardzo Państwu uprzejmie dziękuję. Rozstaję się z Państwem w nadziei, że jak się jutro przywitamy, to będziemy mieli parę medali więcej albo medalików. No zobaczymy, co nas przyniesie. Miłego wieczoru, wszystkiego dobrego, proszę na siebie uważać.